Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z profesor Joanną Zajkowską, zastępcą ordynatora w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Białymstoku o czwartej fali pandemii koronawirusa. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry Państwu. Liczba dziennych zakażeń COVID-19 rośnie, podobnie jak liczba pacjentów w szpitalach i zgonów z powodu koronawirusa. Tymczasem rząd lekceważy opinię swoich doradców medycznych. Dlaczego? No, przyjmuję inną strategię. Tutaj minister Kraska wyjaśniał, że to jest taka strategia na przeczekanie, na przestrzeganie zaleceń istniejących. Natomiast no, rekomendacje Rady Medycznej czy apelu Polskiej Akademii Nauk no, wskazują, że jednak trzeba zaostrzyć te restrykcje, których nie nazywałabym restrykcjami, tylko wymaganie paszportu covidowego jest pewnym rodzajem profilaktyki i ochrony osób niezaszczepionych. To działa w krajach sąsiednich i oczekujemy, że powinno być u nas wprowadzone. A wspomniała pani o tym, że rządzący obejmują inną strategię, przyjmują inną strategię. Czy pani zdaniem ta strategia przyniesie pozytywny skutek? Z punktu widzenia jestem epidemiologiem, mam specjalizację z epidemiologii i takie kardynalne prawa epidemiologiczne to mamy trzy elementy: źródło zakażenia, drogę transmisji, wrażliwą populację. I jeżeli mamy źródła zakażenia, no to je identyfikujemy, czyli testujemy. Droga przenoszenia to jest ograniczenie transmisji, czyli to są te zaostrzenia, dystans, maseczki plus zmniejszanie ryzyka spotykania się osób, które są niezaszczepione i które mogą, no zaszczepione czy niezaszczepione, które mogą transmitować. No i trzeci element to jest nabycie odporności przez populację, czyli po prostu szczepienia. No, położony jest duży nacisk na strategię szczepień, chociaż nie jest tak efektywny, jakbyśmy sobie życzyli, pozostaje wpływ na drogę transmisji. Tutaj te drogi transmisji, tutaj te działania mogą być zróżnicowane w zależności od województw, od powiatów czy od sytuacji, gdzie tych ognisk mamy najwięcej. Natomiast w krajach sąsiednich widzimy, gdzie sytuacja się pogarsza, mimo dużo lepszego poziomu wyszczepienia, wprowadzone są te ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że właśnie zaczyna się sezon grypowy, to czy zgodzi się pani z tezą, że szczyt zachorowań czwartej fali dopiero przed nami? Jest to bardzo prawdopodobne, dlatego że wynika to z analiz, które są prowadzone przez ACDC, czyli Europejskie Centrum Nadzoru nad Chorobami Zakaźnymi, że wchodzimy w fazę logarytmiczną, czyli wzrostu zakażeń i one będą wzrastać. Sprzyja temu aura oczywiście, czyli ten sezon grypowy, czyli kiedy mamy kondensację pary tej wydychanej, kiedy te zakażenia kropelkowe są bardziej intensywne ze względu na przebywanie w pomieszczeniach, ze względu na niskie temperatury, większą ilość zakażeń towarzyszących, kichanie, kaszel i tak dalej. Ministerstwo Zdrowia zakłada dwa scenariusze rozwoju czwartej fali pandemii. Pierwszy mówi, że apogeum będzie mniej więcej w końcu listopada, drugi przewiduje szczyt w okolicach pierwszej połowy grudnia. Który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny, pani zdaniem? Myślę, że on może być zróżnicowany w regionach i na pewno będzie gorszy i będzie więcej zachorowań tam, gdzie poziom wyszczepienia jest niższy. Czy w sumie w Polsce osiągniemy ilość osób zakażonych 40 tysięcy, obawiam się, że niestety system diagnozowania nie pozwoli nam precyzyjnie określić, ile tych zachorowań tak naprawdę tych zakażeń jest, dlatego że z tego co wiemy, ilość zakażeń jest niedoszacowana. Nie wszyscy się testują, unikają czasami tego testowania ze względu na konsekwencje w postaci izolacji, a wiemy, że chorują całe rodziny. Także nawet wykrycie o rozpoznanie i zarejestrowanie 20 tysięcy przypadków, to de facto może być ich zdecydowanie dużo więcej, na przykład 30 tysięcy. Minister zdrowia zapowiada zwiększenie w grudniu puli łóżek covidowych do 35 tysięcy. Czy to wystarczy, zwłaszcza w sytuacji, gdy liczba personelu medycznego nie wzrasta? No jest to bardzo trudna sytuacja, bo tych łóżek oczywiście nie tworzy się de novo, te poza szpitalami tymczasowymi, tylko to są łóżka, które
znajdują się w innych oddziałach i przy ustawieniu priorytetów, które czasowo są wyłączone. W związku z tym jest to taka dosyć trudna sytuacja, bo to jest taka za krótka kołdra, którą ciągniemy w tej chwili w stronę COVID-u, natomiast no, odsłania to niedostatki w innych sferach. Mam nadzieję, że ta liczba zakażeń nie przekroczy i liczba osób, które będą potrzebowały hospitalizacji, nie sięgnie tej liczby przewidywanej w tych analizach najbardziej czarnych. A jeżeli jednak te scenariusze najbardziej czarne się spełnią, to co wtedy? No to kolejne oddziały będą pewnie zamykane i przeznaczone dla pacjentów COVID. Jest to z pewnością sytuacja tymczasowa, natomiast na kilka tygodni, kiedy osiągniemy ten szczyt, oby on był jak najniższy, natomiast będzie to kosztem oczywiście pacjentów z innych oddziałów. Pani zdaniem, co należałoby zrobić, żeby opanować sytuację? Zachęcać do szczepień w sposób racjonalny, znaczy przez edukowanie, zachęcanie, ale też przez wymuszanie pewnych zachowań, takich jak na przykład żądanie paszportów covidowych, bo to okazuje się, że jednak ta metoda się sprawdza w krajach, które mają dużo lepszą sytuację niż my. Właśnie, jeżeli chodzi o szczepienia. Po przeszło 10 miesiącach akcji szczepionkowej niewiele ponad 20 milionów ludzi w pełni się zaszczepiło. Dlaczego Pani zdaniem w polskim społeczeństwie nadal żywy jest lęk przed szczepieniami, pomimo że eksperci ręczą za ich bezpieczeństwo? Myślę, że jest to za dużo przestrzeni, w przestrzeni pojawiło się ruchów antyszczepionkowych, które podważają zaufanie do szczepionek. To zdecydowanie wpłynęło na niechęć ludzi do szczepień. Mała taka, może zbyt mało intensywna akcja edukacyjna i promująca szczepienie, nie kierowana do różnych grup, dlatego że ja się zajmuję szczepieniami z innej dziedziny od wielu lat i wiemy, że ta akcja edukacyjna zawsze powinna być kierowana do osób, które do konkretnych środowisk, tak żeby te osoby się utożsamiały z osobą, z tym dedykowanym przekazem, czyli inaczej do osób starszych, inaczej do młodzieży. Inne są cele uzyskania, prawda, wysokiego poziomu zaszczepienia dla osób starszych, które ciężko mogą zachorować. Inaczej kierujemy w kierunku młodzieży, gdzie oni transmitują bardzo intensywnie. To są dwa cele szczepionek: zahamować, zmniejszyć transmisję i zwiększyć odporność ludzi, którzy mogą zachorować bardzo ciężko. Więc myślę, że tutaj ta akcja edukacyjna czy przygotowanie do szczepień logistycznie dobrze przygotowane, bo tutaj muszę powiedzieć, że zakupiliśmy szczepionki na czas, dużą ilość tych szczepionek, przygotowano punkty szczepień. Natomiast ta promocja była po wyszczepieniu osób, które były przekonane i chętne, jednak za słaba, zbyt mało intensywna. A jeżeli się weźmie pod uwagę, jak te ruchy antyszczepionkowe, o których rozmawiamy, dominują na scenie politycznej, że rządzący podporządkowują się narracji tych ruchów antyszczepionkowych, to czy te błędy można by było naprawić? Rządzący mogliby naprawić te błędy, które do tej pory popełnili? Wie pan, ja raczej merytorycznie, medycznie jestem przygotowana do odpowiedzi. Nie wiem, jakie ruchy tutaj zarządzających pandemią mogłyby być wykonane, żeby zachęcić bądź wymusić większą ilość szczepień. No, celowo używam określenia wymusić, dlatego że chyba doszliśmy do tego momentu, kiedy ci ludzie, którzy chcieli się zaszczepić, już się zaszczepili. No i tutaj oczekuję jednak zgody na takie działania, czyli ta ustawa, która pozwoli pracodawcom na ocenę stanu wyszczepienia swojego personelu i dedykowanie tutaj taką organizację pracy, żeby jak najmniej narażać na zakażenia. No i wszyscy oczekujemy jednak egzekwowania paszportów covidowych, które jest to metoda, która no zdecydowanie sprawdziła się w bardzo wielu krajach i tutaj myślę, że zmiana retoryki, nie nazywanie tego
Bardzo takie nienazywanie tego reżimem sanitarnym czy segregacją, bo to jest bzdura, to jest profilaktyka i to jest ochrona osób niezaszczepionych poprzez ograniczanie dostępu do miejsc, gdzie mogą się zakażać. W związku z tym tutaj ta zmiana retoryki może pomoże. Resort zdrowia zapowiada, że najprawdopodobniej znów wrócimy do pewnych ograniczeń, choć na razie ograniczają się one do łagodnych kontroli noszenia maseczek w miejscach publicznych. Czy Pani zdaniem w ogóle w czasie pandemii powinniśmy odchodzić od restrykcji? Znaczy taki lockdown, jaki przeżyliśmy wiosną ubiegłego roku, oczywiście taki paraliż kraju jest no, trudny dla przedsiębiorców, dla normalnego funkcjonowania, dla funkcjonowania szkół i edukacji. Natomiast te ograniczenia, no, myślę, że w związku z znowu pogarszającą się sytuacją epidemiczną, powinny dotyczyć organizowania zgromadzeń, czyli gromadzenia się ludzi, którzy jeszcze spotykają się z różnych części kraju, prawda, gdzie tych interakcji jest dużo. Więc tego rodzaju ograniczenia myślę, że tak. Natomiast no, nie sposób byłoby utrzymywać taki lockdown, jaki przeżyliśmy już. Mimo, że on był bardzo efektywny, natomiast na dłuższą metę on jest jednak trudny do wyegzekwowania. Na koniec jeszcze bym się spytał, kiedy Pani zdaniem wrócimy do normalności, a może ta pandemia nigdy się nie skończy i powinniśmy przyzwyczaić się do życia w maseczkach i stałego doszczepiania się? Czy stałego życia w maseczkach, to nie wiem, mam nadzieję, że nie, natomiast o stałym doszczepianiu się jest to scenariusz prawdopodobny, dlatego że osoby, które się zaszczepiły na początku, wytracają tę swoją odporność. W związku z tym wszystkie szczepienia, które mamy w kalendarzu szczepień obowiązkowe, wymagają dawek przypominających. Jeżeli będzie istniało dalej zagrożenie, to te dawki przypominające będą potrzebne, żeby utrzymać poziom odporności na tym poziomie, żeby nie zachorować ciężko i te transmisje zmienić. Natomiast jak sytuacja będzie wyglądać w przyszłości, trzeba patrzeć też globalnie. Nie jesteśmy wyspą, tylko jesteśmy w świecie, to jest pandemia, ma charakter globalny. Mamy bardzo dużo ogniska w Brazylii, w Ameryce, w Afryce, gdzie jest bardzo dużo osób niezaszczepionych, gdzie są generowane nowe warianty, dlatego że tam, gdzie wirus się mnoży, tworzą się nowe warianty. Czy powstaną takie warianty, które będą uciekać szczepionkom, czy powstaną leki, które w znacznym stopniu pozwolą opanować ilość zachorowań, zmniejszą ilość transmisji. Też liczymy na to, bo te leki się tworzą i czekamy, aż zostaną wprowadzone na rynek. Już jest, oczekujemy na przynajmniej dwa poważne leki, które mogą wpłynąć na obraz pandemii. No także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę.